Sponsorem programu jest firma Giant. Sponsorem programu jest Vitargo. Vitargo i wytrzymasz więcej. Nadleśnictwo Miłomłyn zaprasza na program. Kilka lat temu Krzysztof Szwedzik, maratończyk, postanowił zorganizować w Incu triathlon dla amatorów. Z roku na rok impreza staje się coraz bardziej popularna, a udział w niej biorą również prawdziwi weterani tej dyscypliny. W zeszłym roku chętnych było 3 razy więcej niż miejsc, w tym roku 2 razy więcej niż miejsc. Do tegorocznej edycji zapisało się 120 uczestników, którzy przed startem do ostatnich minut przygotowywali swoje rowery, jak również wykonywali obowiązkową rozgrzewkę przed wyczerpującym dystansem 1/4 Ironmana. Do takiego dystansu, czyli 1/4 Ironmana, to jest 950 metrów pływania, 45 km na rowerze i 10,5 biegu. To myślę 2 miesiące przygotowań, takich spokojnych, i to jest naprawdę, można spokojnie ten dystans ukończyć. Punktualnie o godzinie 10 rozpoczęła się pierwsza z konkurencji, jaką było pływanie na dystansie 950 metrów. Pierwszy zawodnik z wody wyszedł po 15 minutach, aby szybko wsiąść na rower i zmierzyć się z kolejną konkurencją. Tym razem trasa rowerowa miała miejsce na dawnej drodze krajowej nr 7. To właśnie na niej powstała 4-osobowa grupa, która prowadzenia nie oddała do końca wyścigu. Na szybkiej rowerowej trasie na pozycję lidera wysunął się ubiegłoroczny zwycięzca triathlonu w Incu, Marcin Konieczny. Trasa była bardzo szybka w porównaniu do zeszłego roku, cudowny asfalt, bardzo ciężki bieg, pływanie tak jak zwykle, w tym samym akwenie, w związku z tym nie ma co porównywać. Według mnie zdecydowanie szybsza trasa, bo i kilometrów było więcej i też można było jechać z draftingiem, także bardzo pozytywnie oceniam ten zawód. W tym roku uczestnicy triathlonu w Incu dzięki szybkiej asfaltowej trasie mogli zdecydować się na wybór roweru szosowego, dzięki czemu wielu uczestników poprawiło swoje rekordy życiowe. Trasa bardzo szybka, generalnie mogą tu padać rekordy. Wiadomo, że była troszeczkę krótsza. Po drugiej konkurencji uczestnicy zostawiali swoje rowery na stadionie Tęczy Miłomłyn, aby ruszyć do 10,5-kilometrowego biegu. Część trasy była wyznaczona na asfaltowej nawierzchni, a druga na terenach nadleśnictwa Miłomłyn, które co roku funduje nagrody dla najstarszego uczestnika triathlonu w Incu. No bardzo ciężko, zdecydowałem się na atak już na 3 kilometrze i zapłaciłem za to około 7 kilometra. No ale psychika zagrała dużą rolę, wiedziałem, że biegnę drugi, nie chciałem pozwolić na to, żeby spaść na 3. lub 4. miejsce, no i udało się. Tegorocznym zwycięzcą triathlonu w Incu okazał się bezkonkurencyjny Marcin Konieczny, dla którego były to już 9 zawody, wśród nich Ironman na Hawajach, gdzie zajął 19 miejsce. No, jeśli chodzi o poziom organizacji, różnic zbyt dużych nie ma. Jeśli chodzi o ilość kibiców, jest zdecydowana różnica. Za granicą jest zdecydowanie więcej kibiców, natomiast pogoda jest bardzo podobna. Na drugim miejscu uplasował się Marcin Waniewski, a w kategorii kobiet najlepsza okazała się być Katarzyna Czerwińska, która o ponad 30 minut wyprzedziła debiutującą w triathlonie Alicję Rębkowską. Tu jest to mój w tej chwili 3. triathlon z rzędu, tydzień po tygodniu. Troszkę chorowałam, bo była zła pogoda na poprzednich triathlonach, natomiast tak mi się podobało tutaj w zeszłym roku w Incu, że nie mogłam po prostu sobie odpuścić. W tym roku plan był taki, żeby się zrehabilitować. Pływam troszeczkę lepiej od zwycięzcy Marcina Koniecznego, natomiast on jest po prostu w pozostałych 2 konkurencjach najlepszy w Polsce, więc plan był taki, żeby utrzymać się na kole u niego. W zeszłym roku mi się udało do 200 metrów. W tym roku się strasznie zagryzałem, ale udało się dojechać, co dawało praktycznie walkę o podium, bo zeszło nas 4, bo wiadomo, że jeden zostanie bez medalu, natomiast pozostali już rozegrali walkę między sobą. Znaczy myślałam, że będzie gorzej, bo mówię, nigdy nie brałam udziału w takiej, gdzie 3 dyscypliny się łączą, ale dałam radę. Trasa rowerowa świetna, bardzo szybka. Pływanie, no to wiadomo, boja. Natomiast biegowa dosyć trudna. Dosyć trudna, dużo podbiegów.
to daliśmy radę. Niezapomniany widok tych setek rąk, które muciły wodę Zatoki Winnieckiej, coś wspaniałego. No a bieg po prostu jest legendą Wińca, tak? Bieg jest tak trudny, jak nigdzie indziej w Polsce, na żadnych triatlonach, co zresztą było widać po zawodnikach, którzy tutaj po prostu słaniając się na nogach kończyli te zawody. W tym roku w związku ze zwiększoną liczbą zawodników metę triatlonu ulokowano na stadionie w Miłomłynie. Za rok uczestnicy nie wyobrażają sobie innego miejsca do sportowych zmagań jak Winiec i Miłomłyn, dlatego organizator może liczyć na wsparcie przy kolejnej edycji. My zamierzamy dalej to wspierać, bo to jest jednak promocja miasta mimo wszystko i generalnie ludzie poznają Miłomłyn, kojarzą Miłomłyn, kojarzą Winiec. Jest taki pasjonat tutaj pan, co prowadzi teraz, przemawia, także on chciał rezygnować, a my nie puścimy tego triathlonu. Myślę, że będzie cały czas Miłomłyn. Jak dogramy szczegóły organizacyjne, jeszcze dopracujemy różnego rodzaju detale z Miłomłynem, ze starostwem, ze służbami zabezpieczającymi, myślę, że w przyszłym roku ta impreza będzie dwa razy większa niż w tym roku. Co roku zwiększa się liczba osób, które zamiast kibicować uczestnikom triatlonu w Wińcu, sama postanawia wziąć w nim udział. Ktoś, kto myśli o sprawdzeniu swoich sił w tej niezwykle wyczerpującej dyscyplinie, będzie miał 12 miesięcy na przygotowanie się do kolejnej edycji.